Witam Was bardzo serdecznie tutaj, Kielomanie. Dzisiaj jest 28 września, czyli za jeden dzień dokładnie, już nie cały dzień będę miał urodziny, także zaczyna się pięknie. Dobra, także kontynuujemy sobie dzisiaj Gothica. Sprawdźmy, jakie mamy misje do wykonania na dzisiaj. Sprawdźmy, co się dzieje. Tak, jest Sardas Necromanta. W bibliotece magów znajdują się zapiski traktujące o sposobach walki z takimi istotami. Powinienem poświęcić trochę czasu na przestudiowanie tych manuskryptów. No to sprawdźmy sobie, na czym to wszystko polega. Tak, tak, tak. Wszystko zabieram. Skoro ma się przydać, to się przyda. No, łykaj to. Nie ma na to czasu. Zaraz tutaj weźmiemy. Magiczna ruda. Bitwa Oparant. Astronomium. Arkanum Żywiołów. Tajniki magii. Tajniki magii. I bitwa o Warant. Mamy wszystko, także idziemy dalej. Sprawdźmy, jak tam nasze miksturki, co tu jeszcze mamy zbierać, choracy, ale to jest... To jest nieaktywne zadanie. Aha, Milton chyba nie robi nic tego pierwszy raz. Dobra, zobaczmy, co tam jeszcze słychać. No to nic. Łykamy. Eliksir szybkości. I biegniemy do Xardasa w tym momencie. Zobaczymy, co tam naszego starego bracha słychać. Mam nadzieję, że trzyma się jeszcze dość dobrze. I wszystko będzie dobrze. Dobra, no to biegniemy sobie czym prędzej. Myślę, jaki to był najszybszy skrót. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Zemszczę się. Zemszczę się. Dobra. Mogę przejść. Słuchaj, Eli, zostałeś wyruchany, a ja nie mam na to czasu, także nie będziemy rozmawiać innym razem. Ja muszę tutaj ratować świat. A to już. Oj, upadek był dosyć konkretny, dlatego obykniemy sobie trochę trunku czerwonego i pobiegniemy dalej. Szybkim chodem. Dobiegniemy tam do obozu. Może nad tą stroną pobiegniemy. Mi się wydaje, że będzie szybciej. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, co tam... No, nie do wody. Trudno. Może wyjdę. No, naprawdę przyspieszyłem. Nie ma bata, żeby przyspieszyłem. No i tak, pogadałem sobie z Lee. Straciłem do tego dziada eliksir. I tyle w tym temacie. Dobra. Ile mam w ogóle punktów nauki? Punktów nauki 50. No, całkiem sporo, aż się zdziwiłem. Na coś się na pewno przydadzą. Ale jeszcze nie wiem na co, a jak wymyślę, to wam powiem. A teraz czym prędzej do Doliny Orków, tam gdzie znajduje się nasz stary dziad Xardas. Zobaczymy, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że nie będzie trudno z orkami. No ale to jest, nic nie jest wiadome. Ale niedaleko już jest, to jest pewne. Powiem wam, że jest niedaleko. I że wkrótce będziemy na miejscu. Wiem, że będziemy musieli pewnie chwilę powalczyć. Wiem, że nas pewnie zaatakują. Skąd ja to znam?
jeden padł, a drugi padnie. Bez litości dla hamów, kurwa. Przyjaciół czynię blisko, a wrogów jeszcze bliżej, dlatego słuchaj, przyjacielu. Po prostu znalazłeś się niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie. Dobra, nie ma czasu na spełnienia. O, jest i Milton. Pewnie trzeba będzie z nim zamienić słóweczko. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Spokojnie, Miltenie. Spotkałem już Diego po drugiej stronie obozu. Zatem wiesz już, co się stało. Co ci powiedział Diego? Powiedział, że jeśli spotkam Gorna i Lestera, mam im powiedzieć, że spotkanie odbędzie się tam, gdzie zwykle. Powodzenia i uważaj na siebie. Dobra. My tymczasem biegniemy sobie do Doliny Orków, czy tak jakoś to się nazywa. No dawaj, byku, biegnie szybko, nie ma czasu na pierdol. No już jutro, może pojutrze będzie FIFA 13, czekam na nią trochę długo. Ale wszystko zamówiona, tylko jakieś jeszcze małe nieścisłości są. No jak będziesz tak chłopie biegał, to nic z tego nie będzie. Nie pogardzę tym napojem. Dobra, idę tym kolegom pokazać, kto tu rządzi. Ale chamstwo. Ale z drugiej strony nie dużo brakło i powiem tak. Nie byłoby ciekawie. Dobra, nie wiem, czy przeszukiwać, czy jest ich przeszukiwać sens. No wezmę to wszystko, załóżmy. Chytry jestem, to wezmę. Łykiem, bo uśnię. No to siup za tych trupów. Nie wiem, co tu się będzie działo, dlatego sobie zapiszę. Dobra, ile tych psów jest? Mi to idzie bardzo dobrze. Nie tak kryś wujka. Dobra, szybko, nie mam czasu na ciebie. Gdzie jest ta wieża zastarana? Niedobrze. Come on.
Dobra, poszło. Oczywiście mają zapisik. Obowiązkowo. Co tam takiego ciekawego jest? Zaraz sobie zobaczymy. Ale widzę, że tu nic nie ma. Są tylko puste skrzynki, które na pewno coś tam dla nas mają. Dosyć ciekawie, trzy miksturki. Mi się to podoba. No dobra. Mały zapis jeszcze zrobimy. Idziemy dalej działać. Jest tu czterech. Mam nadzieję, że damy z nimi radę. No, troszkę się chyba... Brawo, brawo wujku. Ja to potrafię wymiotać. No to jakieś psiukacze, co tam? To co to jest dla mnie? Co to dla mnie jest? Jeden poszedł, kolejny poszedł i kolejny pan. Nie mam czasu na pierdoły. Oczywiście sobie zapiszemy. W tym odcinku dużo nie zrobimy, po prostu więcej. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wyjebać, okno wstawić. Do tyłu, synu. Powiem tak, na nas pora. Sobie poskaczemy trochę. Troszkę nam gra ścięła. Ale nic z tym nie zrobimy, po prostu sobie uciekniemy. No ale z tobą, kolego, to... Kurwa, ty dziadu. Dobra, biegniemy dalej. Nie ma co czekać. Chyba trzeba mieczek schować. A future. Nie poddają się. Mi się podoba w nich ta chęć do walki. Chyba tak zrobię, że w następnym odcinku po prostu... Co, nie odpuszczę w ogóle? Dawaj, Milton, koledzy na ciebie czekają. No i kto teraz jest górą? Dobra. Troszeczkę nieuczciwie się z nimi rozprawiliśmy, ale... Przetrwają tylko najsilniejsi. Milton, spokojnie. Spokój się. Spokój. Mówiłem ci, nie pij tyle. Co potem ci z tego zostaje? A nawet nie idziemy na razie, bo nie ma po co. Oczywiście jeszcze łykniemy. I idę tam do końca, jeśli nie poddaję tak szybko. Świat do odważnych należy. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, jak to mówił mój dziadek. Dobra, no to tyle byłoby o dziadku. My tu się bierzemy za grę. Musimy coś osiągnąć w tym odcinku, żeby nie było, że nic nie robię.
biegnę dalej tam. Oczywiście wy... Nie wiem. Lewa strona. Tam, gdzie byliśmy, tam idziemy. Nie wiem, czy dobrze idę. Ale wydaje mi się, że możemy to stanowić lekko i dojrzale. Oj, to nie tutaj. Tu jest droga do miasta. O. Czyli prawdopodobnie musimy iść w prawo, z tego co pamiętam. Dawno się grało i teraz powiem wam, że wychodzi trochę z głowy pewne rzeczy. Są jakieś tam pamięci. Kurwa, orków brakowało. Brawo. To mi się podoba. Idziemy dalej. O, tu taki zapisik mały. No, jest tylko formalność, no, ale wiecie. Żeby nie było... Zacznę się wczytywać od nowa. I już miksturki muszą iść w ruch, bo... Troszkę zostałem pokiereszowany. Ale czuję się jak nieśmiertelny. Wyłóż coś, bo nie masz szans. Chciał na gołe klaty się sparować, ale powiedziałem mu, że nie dzisiaj, bo... Dzisiaj jestem zajęty. Dobra, idziemy dalej. Ale sobie trochę poskaczemy, bo nie wiem, czy jest sens pić tej miksturki, skoro i tak za chwilę... Jakaś mnie grupa zatrzyma tam bylców. Co? Tu nie ma chyba nic. Kurwa, szczerowiady to są najgorsze stworzenia z gry. Miałem szczęście, miałem dużo szczęścia, że mnie nie ukąsiły. Jaszczurki. Pyk. Czy to jakiś bar jest? A był bar, ale już nie ma. Dobra, tam są wargi, czyli dobrze jest. O, czyli jakbym się cofał. To są wilki. O, Boga. Wilki to... To nie problem. Sprawdźmy na mapę. Bo tak to będziemy chodzić w kółko. Może być i ta mapa. Aha, aha, aha. Dobra. Nic. Napiję się i idziemy dalej. Nie, że wódkę. Wolę wino. Taki porządny bełt zawsze jest dobry. Poszukamy tej chorej wieży. Mam nadzieję, że szybko znajdziemy, bo czas mi się kończy. A ja nie lubię czekać. Wszystko przez to, że jest ciemno. Noc i tak dużo nie tak tym widział. Na horyzoncie jakąś wieżę, ale myślę, że gdzieś tutaj za chwilę ją znajdziemy. Drogi prowadzą do Monopolowego, to i na pewno ta droga będzie prowadzić do Xardasa. O, czuję, że to jest. Ale mogę się mylić. Chociaż.
A wiem, tędy pewnie wyjdziemy sobie. Na razie nie wiem, czy dokąd wyjdę. Ale wygląda mi to na stary obóz. Mapa jeszcze, szybka. Szybkie sprawdzenie. Tak, to wyjdę koło starego obozu. Koło nowego obozu, to ten nie chcemy iść. Musimy szukać dalej. Przedtem chyba szedłem dobrze. Człowiek się poci, jak aktorzy przy scenariuszu. Aktorzy porno przy scenariuszu w filmach pornograficznych. Czy to nie lada zadanie? O, nie wiem, czy to nie to. No nic, idę dalej, to w tą stronę pójdziemy. Może znajdę. O, to szybkie, może minutowy teraz je pykniemy. Może to będzie ta droga. Może ta droga nas prowadzi do celu. Jednak trzeba iść w prawą stronę, nie w lewo. Trochę pobłądziłem. To nic. Tam jest miasto, my pójdziemy. O, z tymi panami powalczymy. To do pierwszego. Czy ty zostałeś, misiu? Muszę poprawić technikę, bo trochę mnie jadą, tak powiem. No, ciekawy jestem, czy mam jeszcze eliksir. Gdzie tam miałbym jakiś eliksir? Od razu biorę miutowy. Nie ma czasu, ale jak się szlachta bawi, to kosztów nie liczy. Dobra. Chodźcie, miśki. O, lubię taki. I pyk. Dobrze, że nie widzieliście mojej miny, bo naprawdę nie było. O, jest moja wieża. Jest moja wieża. Ale to nie tędy. I z Tony Hawk. Dobra. No jest tutaj, jeszcze widzicie? No ja i tyle. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Czuję, że to nie był dobry moment. Przynajmniej poznamy drogę. Moment, że ja nie mogę się poddawać. Troszkę się osrałem. Ale musicie mi to wybaczyć. Dobra, i eliksir minutowy. Oczywiście. Oczywiście eliksir minutowy. Kto tu biegnie? Już widzę, małe nieporozumienie było. Ale my oczywiście musimy dalej szukać. O, co te gówna małe. To jest formalność. Bam! Kolejny poziom. To jest kamień, czyli szukamy ten moteczka. Sercem potrzebne będzie. Teraz musimy się przygotować magicznie. Magicznie się przygotujemy.
Sprawdźmy, jakie mam amulety magii. Bonus magia. To jest do siły i do... nam potrzebne do magii. Bonus ma na 10. Na resztę nam wystarczy. Do siły możemy sobie wziąć. Przed bronią będzie jednak lepiej. Weźmiemy lepiej pierścień przed bronią i malutki eliksirek. Nie wiem, co tam w ogóle jest jeszcze. Wiem, że jakiś golem lodowy, czyli na niego potrzebna nam jest magia. Tam jest magia kina, tak. Magia kina, zaraz my tu z nim zatańczymy. Co nam będzie potrzebne? Sprawdźmy, jakie mamy zaklęcia. Wiem, że kupowałem sobie czas coś. No co tak chodzi, żebyś nie mógł. Tak, szósteczka. Tak, z nim zatańczymy. Ale ciotas, ale my go wzięli momentalnie. Wszystko oczywiście zbieramy i tu będzie to chyba ognisty. Jeden ognistego, co nam będzie? Coś lodowego pewnie nam będzie potrzebne. Tak, już widzę tego pana. Już zaczął biegać. To znaczy, że nie jest dobrze. Ile się cofniemy? Co nam będzie potrzebne? Kromnie. Bryła lodu. A może dziewiąteczką go zaatakujemy. Leofala. No nic, spróbujemy z dziewiąteczką. Zobaczymy, co nam to da. Nie wiem, ale to powinno nam pomóc, tak mi się wydaje właśnie. Jestem pewien. Zapiszemy oczywiście. Żeby nie było żadnych fejków. Dobra, no i szukamy. Ty świntuchu. Musimy wczytać. Czuję, że byłoby niedobrze. Leofala jest do kitu, musimy coś innego wypróbować. Może coś elektrycznego na niego by było dobrego. Zaraz, miałem tutaj gdzieś książki, dlatego sobie poczytam teraz. Książki. Arkanium żywiołów. Miejsce magii, to mnie nie interesuje, co? Tylko tyle byłoby? Arkanium Golum, tom drugi. Ognisty Golem. Według dawnych doniesień golemy ognia obdarzone są parzącym językiem o niszczycielskiej sile. Kilka lat temu grupa myśliwych stawiała czoła jednemu z owych potworów i choć wynik starcia pozostanie znany, mówi się, że ogniste golemy podatne są na zaklęcia błyskawicy i zimna. Tak, czyli pan ognisty zaraz zostanie prądem 220, 230. A co tam, co ja? Pociągnę mu 300 mV, co to? Nic mu nie będzie. Za chwilę go połączymy. Dobra, i to jest dziesiąteczka. A jak mam włączyć dziesiąteczkę? Czyli pewnie zero. Tak, jest. Jest smak. No, chodź, kolega. Dziwnie chodzi ta magia, tak wam powiem. Tyle. Nawet, że go szybko siekliśmy. Idziemy dalej. Oczywiście zapisik mały. Trochę pamiętałem, trochę nie, no. Co zrobić? Biowitalu nie używam. No i wszystko, że są takie braki. No ale nic, już jesteśmy blisko. Czuję tego Menela. On tu musi być. Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Ale. Jak się dostałeś do mojej głowy?
Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójne? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Pom, 2000. Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. No dobra, zapisik i oczywiście teleportujemy się w to magiczne miejsce. Sprawdźmy. Jest coś fioletowego. Dziesiąteczka, pyk. I lecimy. A, zobaczmy co w tych skrzynkach jest. O, to mi się przyda. Wyciąg zdrowia to babunia. Babunia moja robiła. Dlaczego się tu to znalazło? O, proszę. No to takie trochę cieniackie, ale też się weźmie. Bo... idziemy dalej. Jest drabinka na... w sumie do mojej kariery, to jest z windy, to butiku byłem drabinie. Ciekawe, czy nie spadnę, bo to jest różnie to bywa. Jest tutaj ktoś. Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach! Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku z Gomezem na czele nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu, jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków.
Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Poszukuję wiedzy magicznej. Śmierć ożywieńcą, co to jeszcze? Zmniejszenie i przyzwanie golema? Przyzwanie szkieletu. A tak sobie pomyślałem, że... Ale drogi, to tego nie chcę. Dobra. No nic, po ważnej rozmowie z Xardasem na kongresie w NASA uznałem, że to będzie koniec dzisiejszej naszej przygody. Muszę wszystko przemyśleć, żeby nic tu nie zawalić. Tak wygląda widok. I na tym chyba dzisiaj zakończymy, także to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki, pa.